Kilka albo kilkanaście dni temu we Wrocławiu, w moim mieście, pobito księdza. Za to, że był księdzem, żeby była jasność. Wcześniej podobny wypadek wydarzył się w tym mieście, w tym samym moim mieście, skąd nadaję te felietony, w roku 2019. Przynajmniej był on mocno, mocniej nagłośniony. Kiedy to jeden z kapłanów został napadnięty i dźgany, dźgnięty nożem. Też za to, że był księdzem. Notabene było to 100-200 metrów od miejsca, skąd nadaje ten program. Co rusz o podobnych wydarzeniach dowiadujemy się z różnych miast polskich, nie tylko z Wrocławia. Niedawno na przykład, niedawno, było jeszcze w tym roku, media obiegła informacja o brutalnym pobiciu 80-letniego kapłana w miejscowości Pionki, między Radomiem a Lublinem generalnie, wracającego z posługi u chorych. Po pierwsze, teraz. Media, owszem, te informacje obiegają, ale jakby tak nieśmiało. Nie ma masowych protestów, masowych mediów, masowych polityków, wobec czego ewidentnych faktów chrystianofobii, a właściwie jeszcze bym powiedział katolikofobii, jakie widać gołym okiem w naszym otoczeniu. Na przykład, co by było, gdyby ktoś namalował sprajem, albo zwykłą farbą, albo czymkolwiek, coś wulgarnego, na przykład na murach synagogi. No, to byłoby zupełnie coś innego. Albo ktoś by zaatakował, bo taki przypadek, gdzieś tam, coś takiego było we Wrocławiu, działacza LGBT. To już wszelkie komisje do spraw walki z mowami i czynami nienawiści miałyby to na tapecie. Ale księdza? Wystarczy jakaś notka w gazecie i tyle. Teraz rzecz druga. Dlaczego takie ataki mają miejsce? Bo chyba proste, bo sprzyja im właśnie klimat medialny. Wystarczy otworzyć, że się tak wyrażę, internet, wejść w social media, by zobaczyć co się o księżach mówi. Sprowadzenie ich do mianownika, kilku mianowników. Oszustów, złodziei pedofili, robi określoną robotę. Niedawno widzieliśmy akcję medialną, polegającą na zaatakowaniu świętego Jana Pawła II. Mówiłem o tym też w tych moich programach. Akcja ta niby tak jak się zaczęła, tak i skończyła. Gwałtowną śmiercią umarła. Ale kurz, że się tak wyrażę bitewny, jaki wywołała, nie opadł na ziemię, a osadził się na całym kościele. Przy okazji świętego papieża oberwali wszyscy, wszyscy katolicy. Tu było to absurdalne, cały ten atak, cała ta akcja. Może nieco mniej absurdalne są zarzuty obyczajowe czy seksualne, częściowo nieraz prawdziwe, wysuwane pod adresem niektórych duchownych. Nawet nie częściowo bywają całkowicie prawdziwe. Ale broni tej używa się całkowicie na rympał. Więc za te potwierdzone nawet wypadki, straszne i niedobre, obrywamy też wszyscy. Ale wracam do istoty rzeczy. Żeby tak się mogły one toczyć, tworzy się w mediach odpowiedni klimat, który za pomocą pasów transmisyjnych, forów internetowych i rzeczonych właśnie social mediów, jeszcze raz dodam, bywa odpowiednio, co? Wulgaryzowany. I to z tego wynikają emocjonalne akcje bezpośrednie, często ludzi może i niezrównoważonych. Niekoniecznie trzeba być księdzem, zresztą. Sam kiedyś zostałem słownie, na szczęście dla mnie, zaatakowany w pociągu za sam fakt czytania książki, co do której obserwujący mnie panowie widzieli, patrząc na okładkę, że autorem jest książka. Być może ze względu na moje emploi, umiłowanie do ciemnych kolorów ubrań, myśleli, że księdzem jestem pewnie. Jestem nudny, ale powiem po raz kolejny: Żyjemy w świecie określonej ideologii, która za cel stawia sobie eliminację życia, religii z życia publicznego w ogóle z życia jakiegokolwiek zresztą. Dlatego też mamy do czynienia z ewidentnym wyłączeniem pojęcia mowy nienawiści z faktu atakowania duchownych. Każdy inny przypadek, tak? Duchownych nie. Duchownych. Katechezy w szkole, o czym już też mówiłem. Agresja względem miejsc kultu to kolejny aspekt tej sprawy. Agresja wobec faktu widocznego wyznawania wiary. W jakiś sposób ów ostatni akt agresji we Wrocławiu, jakoś tam w mojej głowie, łączy się z tym. Tak się przypadkiem składa, że dzisiejszy odcinek emitowany jest w dniu Bożego Ciała, aczkolwiek yy, jego aktualność nie ogranicza się do tego dnia. Kiedy to na ulicę miast wychodzimy, czy też wychodziliśmy, bo najczęściej odbywa się to w godzinach dopołudniowych z procesją i oddajemy Bogu cześć publiczną. Wiem, że i te manifestacje są przedmiotem nienawiści, szczególnie w wielkich miastach. Widzę na social mediach oburzonych użytkowników, w cudzysłowie oburzonych, którzy narzekają, że ulice są blokowane. Podobnie jak w wypadku orszaków Trzech Króli w styczniu. Tak jakby nie były te ulice blokowane paradami LGBT, albo marszami w rodzaju te, tego 4 czerwca w Warszawie. Tak, religia przeszkadza wielu w nowym patrzeniu na społeczeństwo, które ma być uwolnione z religii. Znowu jestem trochę nudny, ale trochę już takie czasy pamiętam. Choć w czasach mojego dzieciństwa akcja różnych wojujących bezbożników nie miała już takiego natężenia jak kilkadziesiąt lat wcześniej. A nawet te kilkadziesiąt lat wcześniej w Polsce było tylko słabą imitacją akcji sowieckiej. Realizowanej przez Lenina, Stalina i ruch bolszewicki, który chciał człowieka wyzwolić z religii na skróty. Gdzie kościoły i cerkwie też pozamykano, a potem zamieniono na muzea ateizmu. Księży pomordowano, a w najlepszym razie zesłano do łagrów. Zresztą, żeby się nie czepiać jednego tylko z dwudziestowiecznych totalitaryzmów, ten hitlerowski wcale taki znowu lepszy nie był. Propaganda antykatolicka też była nakręcana. I z czasem chrześcijaństwo też miało z tysiącletniej rzeszy zniknąć. Totalitaryzm to totalitaryzm. Wracając jeszcze do mojej młodości i paralelizując z wydarzeniami ostatnimi. Tenże słabnący reżim komunistyczno-socjalistyczny, który pamiętam, i tak zdobywał się, by księży mordować. Kiedy uznawał to za co? Za pożądane. Tak było z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką. Ale były też inne przypadki, ksiądz Blachnicki, ale jeszcze inne, nawet z czasów okrągłego stołu, to pamiętam, które te przypadki mordowania, tajemniczych śmierci księży do dziś dnia nie zostały wyjaśnione. Historia ma swoje zakręty, ale i czasem ma to do siebie, że w jakiś sposób się lubi powtarzać. Oby tak nie było w wypadku naszej teraźniejszości. Dziękuję za uwagę.